We are the farmers. Cześć, witam wszystkich. Jestem dzisiaj już po dojeniu i dostałem przed chwilą telefon od brata, że źle się czuję i nie przyjdzie dzisiaj do roboty. Także pomogę dzisiaj Łukaszowi w oprzątku i przy okazji wam pokażę, jak to wszystko wygląda. Tutaj teraz jest akurat zgarniany korytarz. Tutaj możecie zobaczyć, w korytarzu mamy wyszlifowane rowki. To jest po to, żeby krowy się nie ślizgały za bardzo po tej podłodze latem, jak jest gnojówka. No powiedzmy, jak mają już nabrudzone trochę. Tutaj akurat teraz drugi korytarz Łukasz zgarnia. Zaraz tu będziemy wścieliwać słomę, bo na zimę zakryw, bo tu mamy, zaraz wam pokażę, mamy tutaj takie kanały. Normalnie gnojówka idzie do szamba, ale na okres zimy zakrywamy te kanały płytą. Tutaj możecie zobaczyć, tu jest płyta i ten, i tu jest wtedy obornik, a normalnie to idzie kanał tu, stamtąd idzie tu i tutaj tym dużym otworem tutaj wychodzi wtedy gnojówka. No teraz szambo mamy takie na pół pełne, no już powiedzmy podchodzi pod pełne. Chcemy to, tą gnojówkę zostawić na wiosnę, ale jakbyśmy mieli cały czas tutaj odsłonięte te szamba tutaj, to za dużo gnojówki by było i nie mielibyśmy gdzie z tym się podziać. A obornik wiadomo, zawsze można wywieźć na pole i wiosną też wywieźć. Także no tak to u nas wygląda zimą. Zaraz będziemy strzelać. Dobra, jedziemy po balota. Musieliśmy odpalić Forda 4600 na zaciąg, bo trochę za zimno dla niego jest i nie lubi zimą odpalać, dlatego tak na zaciąg go bierzemy, żeby tam bez problemu było. Tam czasami robiliśmy kopciuchem, go odpalaliśmy, ale to mniej roboty jest na zaciąg go wziąć niż na kopciucha. Tutaj możecie zobaczyć, tu mamy dwuletnią słomę, jak fajnie się uchowała w pryzmie. To jak możecie zauważyć, no górny balot z góry tylko jest zepsuty. Po bokach wiadomo tam trochę, ale to też nie jest dużo. Także słoma ładnie się uchowuje tutaj w tych kwadratowych stogach, bo te okrągłe baloty to wtedy cały czas po bokach są wszystkie pognite i to tak nie za bardzo. My jesteśmy bardziej zadowoleni z kwadratowych, także no, tak to wygląda. Teraz jest tak trochę ziemia zamarznięta. Fajnie, bo się błoto nie wynosi tutaj na beton i nie trzeba tak często sprzątać. Teraz będziemy brali drugi balot w góry. Zaraz wam pokażę, bo ten górny zostawiamy, jego wywozimy razem z obornikiem. Zaraz pokażę wam, jak wygląda przedostatni, drugi od góry. Także zaraz, bo nie mam na opaski na głowę, tylko mam na magnesie kamerkę, także zaraz wam pokażę, jak to wygląda. Wygląda ten górny balot od góry.
Ale to zaraz zobaczcie od dołu jak wygląda. W miarę dobrze, nie? Tam widać tam delikatnie już przysiąkało, ale ten balot już ma prawie 2 lata, także. A tak wygląda drugi balot od góry. Także mi się wydaje, że nie najgorzej. Łukasz prawie skończył z tamtego pierwszego balota. Okazji, że teraz muszę czekać, aż Łukasz wyściela balota, chciałem też trochę opowiedzieć o mączce bazaltowej, bo kanał Ksawery z gospodarstwa trochę napomknął ten temat, a kanał Szlakiem Rolnika rozszerzył go, ale uważam, że nie wszystko było jeszcze powiedziane w tamtym filmie. I no, ja kupowałem 2 lata temu, dokładnie w 2018 roku, w maju kupiłem jedną ciężarówkę mączki bazaltowej. To było chyba 24 tony. Płaciłem wtedy za nią 3750 zł z transportem. Także mi się wydaje, porównując te ceny co teraz są, to jest kosmos. I wtedy próbowaliśmy rozsiewać tą mączkę wapniarką bezpośrednio na łąkę. No i tak powiem, żeby rozsiewać mączkę bazaltową wapniarką, to tak no nawet przy bezwiecznej pogodzie jest to praktycznie niemożliwe, żeby wywieźć tą mączkę bazaltową, bo ja no w dniu, kiedy wywoziliśmy tą mączkę bazaltową, praktycznie nie wiało, a na ulicy obok była no półcentymetrowa warstwa tej mączki bazaltowej na ulicy, jak godzinę po wywożeniu, jak ludzie przejeżdżali przez ulicę, to jakby polną jeździli. I no bo ja się 2 lata temu bardzo mocno interesowałem tą mączką bazaltową, tylko tak wszędzie, gdzie był napomknięty temat mączki bazaltowej, to było tylko filmy ogrodnicze, gdzie była rozsiewana ta mączka z ręki. No i dobra, muszę na chwilę naładować słomę, zaraz będę dalej kontynuował. No i dobra, Łukasz pojechał ścielać jałówką. I na czym to stanąłem teraz? Ogólnie chodzi mi o to, że w internecie nie znalazłem ani, no przynajmniej ja nie znalazłem ani jednego filmiku, gdzie rolnik wywoził mączkę bazaltową. Są to albo ogrodnicy, albo jakieś gospodarstwa doświadczalne, gdzie po prostu eksperymentują, no jaki to ma wpływ na rośliny ta mączka bazaltowa.
jeszcze. No ta mączka bazaltowa jest taka, jakbyśmy cement mieli. Jest taka, no, niekompaktowa, powiedzmy wapno, jak wysypiemy kubkę, to mamy taką, no, zwięzłą kubkę, a to się rozpływało po prostu. Jak chcieliśmy wejść na kubkę, to po prostu nogi nam się zapadały, dochodziliśmy do betonu, nieważne ile tej mączki było. Także jest to bardzo niezwięzła masa. No i jak łapiemy ręką, to w ciągu 10 minut nam kompletnie wysusza całą rękę. Trzeba umyć ręce, bo się nie wytrzyma dłużej niż 10 minut. I ja wtedy wywoziłem na trawę w maju i tak się złożyło, że po wywiezieniu tej mączki bazaltowej przez miesiąc nie padało i kompletnie trawa tam nie chciała rosnąć, tak ją wysuszyło, że to było widać różnicę tam, gdzie było wywożona, tam gdzie była wywożona mączka bazaltowa, trawa była taka zielona, a tam gdzie po prostu było wywiezione, tam widać, że się męczyła ta trawa. I teraz ogólnie doszłem do takiej opinii, że mączkę bazaltową można mieszać z obornikiem. Ma to nawet dobry wpływ na obornik, bo zahamowuje ona, ta mączka bazaltowa hamuje nam odpływ azotu. Także to ma dobry wpływ na obornik i planowałem tą mączkę bazaltową, bo jak wiecie z ostatniego filmu, albo i nie wiecie, ten planuje budowę takiej maszyny kompostowej, gdzie będzie nam napowietrzać obornik. No i chciałem tam wtedy też na te kopce sypać tą mączkę bazaltową i mieszać to z obornikiem i zobaczyć, jaki to by miało efekt. Ktoś się dobija. Wracając do tematu, myślę, że jedyną opcją wywiezienia mączki bazaltowej na pole jest po prostu mieszając je z kompostem, jak szlakiem rolnika mówił, albo z obornikiem, i to jest jedyna opcja. Tak, samą mączkę bazaltową jest bardzo ciężko wywieźć na pole. Nie próbowałem, jestem ciekaw, jakby to wyszło, jakby był bardzo mocny deszcz, jakby to wtedy wyglądało. Ale myślę, że najlepszą opcją jest no po prostu wywiezienie zmieszanego albo z kompostem, albo z obornikiem. I też druga sprawa. Chciałem też powiedzieć, że sama mączka bazaltowa nie pomoże nam, jeśli będziemy źle gospodarzyć naszą ziemią. Mam na myśli, że na przykład rolnik, który sieje co roku zboże po zbożu i co roku sprzedaje swoją słomę, to samo wysianie mączki bazaltowej mu nic w tym nie pomoże, bo sama mączka bazaltowa, no wiadomo, są minerały i wszystkie te nam potrzebne ziemi składniki, ale jeśli nie będzie, też potrzebny nam jest budulec próchniczy, bo bez tego samo całe życie, bo ziemia to jest, no wiadomo, żywy organizm i on potrzebuje też budulca do budowania próchnicy, bo mączka bazaltowa nam w tym pomoże, ale jeśli nie damy budulca, to ziemia nie będzie miała z czego zrobić tej próchnicy. Dobra, widzę, że muszę iść naładować ostatniego balota. Także no myślę, że już tak w miarę powiedziałem to, co chciałem powiedzieć na temat mączki bazaltowej. No jeśli, bo teraz tak na szybko patrzyłem ceny mączki bazaltowej,
to tak wam powiem, że jak nie znajdę tańszej mączki bazaltowej, bo teraz jedyną luzem, jaką znalazłem mączkę bazaltową w moim rejonie, żeby mi przywieźli, to jest 500 zł za tonę. To uważam jest naprawdę za dużo. I no mi się wydaje, że 500 zł za tonę to jest nieopłacalne. I lepiej za te pieniądze kupić obornik i wywieźć obornik i lepiej na tym się wyjdzie niż na tej mocce bazaltowej. Tak ja przynajmniej uważam. No i myślę, że jeśli chodzi o mączkę bazaltową, to już się wypowiedziałem. Myślę, że to co chciałem powiedzieć, to powiedziałem. No i teraz musimy krowy tutaj stąd wygonić tu. Po prostu zamykamy tutaj tą bramę. I otwieramy rurę. Mamy 3 rury. Krówki leżą, jedzą. To jest rana, jeszcze Łukasz znowu karmę podwalił i teraz po prostu będą wychodzić do jedzenia. Mamy takie proste zamknięcia na śrubki. Dobra, przechodzimy pod bramą. Idziemy na drugą stronę. Robimy to samo.
Teraz znowu tu zamykamy. Tutaj. Otwieramy. Idziemy. Gdzie? No i dobra, tak wygląda zgarnięty ganek. Tu ścielone w boksach. Jest raz na dwa dni, także nie wiem, czy dzisiaj będzie ścielone, czy wczoraj było ścielone, już teraz nie pamiętam. Dobra, na dzisiaj to by było tyle, ja idę teraz na przerwę, także dzięki za uwagę i do następnego.